Jedno kliknięcie i komunikacja miejska za darmo albo za bardzo niewielką kwotę. Takie reklamy rzekomo operatorów komunikacji w miastach województwa śląskiego pojawiły się niedawno na jednym z portali społecznościowych. To jednak kolejna próba oszustwa i wyłudzenia pieniędzy. Paweł Jędrusik. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do reklamy lokalnego przewoźnika, ale to tylko pozory. Darmowego biletu na pół roku nie ma, a przynajmniej nie w Rybniku. Historia zaczęła się od telefonu pasażerki, która zadzwoniła i się spytała, czy to prawda, bo ona ma uwagi do konkursu. Taka zabawna historia. My nie ogłaszaliśmy żadnego konkursu, mamy tylko jeden profil na Facebooku, jedną stronę. Każdy konkurs to jest plakat w autobusie, więc zdziwiliśmy się od razu. Oczywiście sprawdziliśmy. Komunikacja miejska w Rybniku zgłosiła sprawę m.in. do CERT Polska, czyli państwowej instytucji, która czuwa nad bezpieczeństwem w sieci. Z podobnym problemem zmagają się w Jaworznie. Tu schemat jest niemal identyczny. Wydaj 10 zł i jeździ pół roku bez opłat. W tym mieście to szczególnie niebezpieczne, bo Jaworzno od dłuższego czasu ma niskie stawki za bilety. Bilet roczny normalny kosztuje tu 240 zł, dlatego mieszkańcy mogą dać się nabrać. U nas jest bardzo atrakcyjna, konkurencyjna oferta naszego Jaworzyńskiego przewoźnika, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Stąd mieszkańcy gotowi myśleć, że to jest kolejny ruch i kolejna promocja czy kolejna atrakcyjna oferta dla mieszkańców. Zanalegam i przestrzegam, aby uważać na tego typu oferty. Przestrzegają też w Częstochowie. Tu próba oszustwa wygląda niemal tak samo jak w Jaworznie. Nie ma na to zgody, dlatego oprócz zgłoszenia wspomnianego profilu do administracji Facebooka jako fałszywego konta, do czego zachęcamy też wszystkich, którzy natrafią na ten szyld w sieci, Ostrzegliśmy mieszkańców o potencjalnym niebezpieczeństwie na stronie internetowej i oficjalnym profilu na Facebooku. Sprawa została także zgłoszona na policję przez władze spółki. Przewoźnicy, pod których podszywają się oszuści, apelują, żeby bilety kupować tylko w sprawdzonych źródłach.